Witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy. Bardzo się cieszę, mam super rzeczy i to są rzeczy, które kupiłam w różnych sklepach w Gdowie, na wyprzedaży, ale też i bez wyprzedaży. Także są tu bardzo różne rzeczy, powiedzmy od 10 do 50 zł. Oczywiście jak chodzi o mój koszt zakupu. No i zobaczycie, co to jest, bo naprawdę mam super perełki, super wełen, merino, jedwabi, fajne buty i pokażę stylizację, więc zapraszam Was na ciąg dalszy i oczywiście, jeśli chcecie do mnie kontakt, to będą wszystkie rzeczy podane w komentarzach, ale także i w opisie filmiku. I oczywiście proszę Was też o polubienie, jeżeli Wam się spodoba filmik, oraz o zasubskrybowanie kanału, ażeby pomóc mi tym drobnym gestem w rozszerzaniu zasięgów. Będę sobie dzisiaj pomagać z kawką, słuchajcie, bo jest przepiękny poranek jesienny. Postanowiłam wykorzystać jak najwięcej jeszcze tej pogody, żeby nagrywać tutaj w studio dla Was, w tym letnim studio oczywiście, bo mam też studio zimowe, które już niestety niebawem będę musiała otworzyć. No ale tymczasem jest naprawdę pięknie, trochę jest tam problem ze światłem, to zobaczycie, ale mam nadzieję, że będzie wszystkie stylówki i ubrania dobrze widać. Postaram się Wam pokazać wszystkie szczegóły. Słuchajcie, przechodzimy dalej. Zacznę od akcesoriów, a tym razem mam tylko jedno akcesorium. A są to przepiękne kalosze w super stanie marki Hunter. To jest bardzo mały rozmiar, słuchajcie. Chyba to jest rozmiar 35-36. Ale zobaczcie, są naprawdę w idealnym stanie. I są to na pewno markowe kalosze, naprawdę świetne. Naprawdę nic tu się nie dzieje. Słuchajcie, już się doczytałam, jest to rozmiar 34, więc to są naprawdę małe kaloszki, ale myślę, że na 35 też będą, bo tak oczywiście zmierzę wkładkę jakby co, ale fajna zdobycz. Jeżeli nawet to są kalosze 34, to są osoby, które szukają w tak małym rozmiarze. Oczywiście jest ich mało, ale są jednak. Więc fajna zdobycz moim zdaniem. No i teraz już przejdziemy do tak zwanych normalnych ciuchów i zacznę od najcieńszych tym razem. Pokażę Wam bluzeczki. Słuchajcie, mam bluzkę marki Biong i ona jest 100% z jedwabiu. Piękny kolor kaki. Zobaczycie ją tutaj do moich jedwabnych spodni, ale też do spódnicy, tak przelotnie. Prześliczny kolor, taki szary kaki i oczywiście, że ma guziczki z masy perłowej. Ona ma na sobie rozmiar napisany SK, natomiast wiecie co, ja myślę, że to jest spokojnie nawet do L-ki, bo ona tutaj będzie miała spokojnie powyżej 50 szerokości, bo to jest taka bluzka bez wcięcia, taka luźna, koszulowa właśnie na przykład do spodni na wierzch albo do jakiejś takiej właśnie bardzo luźnej stylowy spódnicy. No w każdym razie super fajny rękawek, piękny kolor, więc jestem zadowolona, bo naprawdę takie zdobycze z jedwabiu, to zawsze jest dla mnie rado. Wiecie, że uwielbiam jedwab. Jeszcze jedna jedwabna bluzka. Jest to bluzka... Bardzo, bardzo dziwna nazwa. Anemone. Anemone. Anemoni. Pewnie od anemona wzięła się. Też jest to rozmiar 36-38. Ona jest taka lekko ze skosu, więc jest tu trochę uciągliwa, ale no na pewno więcej niż 38 to tu nie będzie. Jest to przepiękna bluzka w stylu lat 70, taka tunikowa, haftowana. Zobaczcie, jakie ma ładne hafty. Naprawdę jest w idealnym stanie też, bo ja te rzeczy teraz bardzo uważnie przeglądam. I ma piękne wzory w ślicznym takim beżu. Słuchajcie, no na przykład do jedwabnych spodni, do jakiejś spódnicy długiej na lato, jasnej, nawet do krótkich spodenek tak na wierzch, no nie? To by było super, super, super rzecz. Oczywiście zobaczycie mnie tam w tym przelotnie, ale jest śliczna, naprawdę śliczna i jedwabna. Także zachęcam Was. Oczywiście nie będę sobie tych bluzek zostawiać, bo wiecie, ja już mam tego tyle, że no, nie trzeba tego wspominać. Słuchajcie, lecimy dalej. Kolejna rzecz, jest to rzecz, nad którą się zastanawiam dla siebie. Jest to Pierre Robert, 55% wełny, 45% tencelu. Tu jest na metce. W idealnym stanie taki podkoszulek w moim kolorze, więc naprawdę mam co do niego duże nadzieje. Zobaczycie, czy dobrze w nim wygląda, ale to jest taki właśnie ściągaczowy podkoszulek. Zawsze modny, zawsze na czasie, bardzo uniwersalny, na przykład do jeansów. Więc naprawdę bardzo jestem zadowolona, że
że udało mi się to znaleźć. Zobaczycie, do jasnych spodni mnie w tym koszulku, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Super skład, naprawdę, ekstra. Coś podobnego teraz. Drugi podkoszulek z wełny 100%. I już Wam powiem, bo tutaj powinno być gdzieś napisane. Słuchajcie, drugi podkoszulek to jest 100% wełna merino i to jest marka Janus. Jest idealny, słuchajcie. Ten podkoszulek będzie udostępniony dla Was na pewno, bo już takich rzeczy mam za dużo. Patrzcie, nowiutka bluzka 100% merino z tymi, z takimi jeszcze mankietami z koroneczką. I tutaj ma wszywkę Janus, to jest markowa, bardzo drogie są te rzeczy z tej merino. No i naprawdę, o Jezu, naprawdę oglądałam to i słuchajcie, jest to nóweczka, totalna nówka. No nie wiem, czy to będziecie w stanie zobaczyć, ale widać, że wełna nie była... O, tutaj widać teraz. Wełna nie była po prostu nigdy noszona, jest to nowa bluzeczka po prostu. Ktoś nie nosił widocznie, no ale coś takiego, słuchajcie, można nosić jako bluzkę normalną, spokojnie, bo nawet pod żakiet, bo to ma bardzo porządne wykonanie. Możecie to nosić jako bieliznę termiczną, taką termalną w góry, na narty, no wszędzie. W zimie po prostu jako też ubranie sobie po domu do dresu. Idealna rzecz. No i tak jak mówię, wystarczy sobie sprawdzić na stronach internetowych, ile kosztują rzeczy nowe ze 100% wełny merino, więc naprawdę super znalezisko według mnie. Przełknę sobie troszkę kawki, wy zobaczcie tam stylówę, jak sobie w tej koszulce chodzę. W sumie trochę się jeszcze zastanawiam, czy sobie je nie zostawić, bo takie rzeczy są bardzo, bardzo praktyczne. No i jak mówię, w zakupie nowe są bardzo drogie, a to jest rzecz nowa. I teraz zobaczycie sweterki. Na końcu pokażę Wam super perłę też. Właściwie ta rzecz to jest bardziej sukienka. I to jest bardzo duża sukienka, słuchajcie. Słuchajcie, jest to sukienka Acne Studios. I... No jest w fajnym stanie, zobaczcie, to jest taka sukienka swetrowa, jest na mnie bardzo, bardzo duża, więc nawet nie będę jej mierzyć, ale zobaczcie, bardzo ładna, szara sukienka, no i tyle, z golfem, pięknie zrobiona, nie ma się do czego przyczepić, taka oversize'owa, to jest myślę, że XL-ka, już Wam powiem, słuchajcie, to jest tak, zobaczymy na dole. 100% wełna, oczywiście akne, rozmiar S, ale... A, S, to może zmierzę ją jednak dla Was, bo naprawdę jest bardzo duża. Myślałam, że to jest jakaś XL-ka, ale spokojnie mogłaby być też na XL-kę. Ktoś lubi takie na przykład do leggingsów, do rurek, taką dużą sukienkę, do grubych rajstop. Idealna rzecz, słuchajcie, naprawdę super rzecz, mega. Przepiękna wełna i no i 100% wełna, to w ogóle jestem w szoku totalnym, że to jest S-ka. Ale naprawdę wygląda na bardzo dużą, nawet jak na oversize, więc może to jest taka bardziej M-ka. Dobra, teraz idziemy do sweterków. No i są bardzo fajne mają składy. Jeden to jest taki czarny golfik, więc pewnie go będę odsprzedawać, bo czarne rzeczy to nie jest moja bajka. Big Bog XS-ka, Alpaka Blend. Czyli tu mamy skład duży z alpaką i też jest jak nowy ten sweter, już Wam zaraz pokażę. Patrzę, 38% alpaka, 25% wełna. Reszta są jakieś dodatki sztuczne. Bardzo fajny, rzeczywiście widać, że to jest alpaka. Czarny golfik, krótki cropped taki, do właśnie do wysokiego stanu. No, mega piękna, nowa rzecz. Także, tadam! Pokazuję Wam tu z bliska tę wełnę, żebyście widzieli, jak to ładnie jest, w jakim to jest superowym stanie, naprawdę bardzo piękny. Sweterki się bardzo udały i bluzki. Ostatnia rzecz to jest prześliczny sweterek ręcznie robiony i on na 100% jest z jakiejś alpaki, albo nawet z kaszmiru. Nie, raczej alpaka to jest. Patrzcie, jaki piękny sweter w cudownym granacie i to, ten wzór jest przepięknie wykonany, naprawdę jakiś mistrz to robił. Zobaczcie na to. No i wełna jest jak nowa, jakby nikt tego znowuż nigdy nie nosił. Taki łódkowy dekolt wzór, taki norweski. Piękne są takie wzory, po prostu jeszcze ta kolorystyka, granat. No powiedzcie mi, jak w tym wygląda, ale generalnie myślę, że to jest tak o rozmiar za duży na mnie, ale jest piękny. Naprawdę, słuchajcie, ten sweter najbardziej chyba mnie zachwycił. No jest idealny po prostu, prześliczny jest. Wow. Jestem zachwycona po prostu tym swetrem, jego wzorem, jego po prostu
całym designem. Ktoś miał mega talent. Moi drodzy, no i teraz zobaczycie sukienkę, która jest śliczna. Mam jeszcze sukienkę i płaszcz. Czyli dzisiaj jest 10 rzeczy w sumie. Sukienka jest bardzo piękna, jest w stylu boho, jest z takim rękawem 3/4, w ogóle jest przepiękna. Jest, wiecie co, jedyne co, to nie jest zbytnio mój kolor, ale i tak uważam, że no, że tak do pokazania super, ale nie, no, nie jest to moja kolorystyka. Ale zobaczcie, jaka piękna sukienka, raczej na pewno jest z wiskozy i to jest marka Free People. Bardzo fajna metka, pokażę wam tu, muszę sprawdzić, czy coś widać. Taka metalowa zawieszka i tutaj jest taka metka. Zobaczymy, czy jest napisany skład, czy wycięty, ale no, raczej na pewno jest to wiskoza. 100% oczywiście, że 100% wiskoza, koronka 100% bawełna. Super, przepiękna. No i przymierzę wam tutaj do mojej torby i do różnych rzeczy, które pasują do tego. Ta-dam! Piękny krój, piękne detale. Zobaczcie na te koronki bawełniane tutaj. No śliczna jest, po prostu śliczna jest. I na dole też ma takie szeroki, taki pływający dół z falbankami i z koronką. No naprawdę, zjawiskowa sukienka. Jaki to jest rozmiar? Słuchajcie. S-ka, niby S-ka, no. Na mnie byłby, tylko nie mój kolor. Ale na M-kę będzie, bo zobaczcie, tu jest fajna, dosyć duża guma. Myślę, że nawet na L-kę będzie ta sukienka. Spokojnie. Zobaczmy tutaj pachy. Myślę, że tak. Spokojnie. No przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz. Także jestem zachwycona, tą, no naprawdę fajne perełki mi się udało kupić. No i ostatnia rzecz też jest mnie najgorsza, słuchajcie. Ostatnia rzecz jest też mega, mianowicie jest skórzany płaszcz vintage z takiej cieniutkiej skórki w stylu lat 70, a jest naprawdę w pięknym, pięknym stanie. No skóra jest brilla, słuchajcie, czyli to nie jest moje, jest może to vintage, ale może nie jest z lat 70, ale jest na lata 70 na pewno. Rozmiar M, czyli będzie na mnie pewnie za duży, zwłaszcza, że to firma jakaś, że to skandynawska, ale naprawdę, patrzcie, jaki super stan, skóra jak nowa. Mam nadzieję, że to widać. No i ciekawe to jest do tej tuniki i do jakiejś spódniczki, mam to przymierze, mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. Także, tadam, super, super płaszcz, przepiękny. Moi drodzy, no i na dzisiejszy niewielki, co prawda, haul to tyle, ale miałam dużą frajdę, słuchajcie, za to bardzo fajne rzeczy moim zdaniem i piszcie, co się wam najbardziej podobało, oczywiście. Oczywiście i która stylówka, albo w czym jest mi dobrze, co mam sobie zostawić, co waszym zdaniem jest dla mnie takie najbardziej odpowiednie. Kochani, pozdrawiam was jeszcze raz bardzo serdecznie, zapraszam was już na następny filmik, to będzie zabieram was do Lumpeksu i jest super. Oczywiście kolejny sklep sieci Ciuchy, jesienna dostawa, super przepiękne perełki, płaszcze i inne cuda na kiju. Pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam.